tej strony QK, witam w kolejniku Wreck and Roll. I to jest świąteczna edycja Santa Claus in Trouble Again. Czyli tak, druga część tego Mikołaja, którego ostatnio mieliśmy okazję poznać. I teraz znowu będziemy prezenty zbierać, znaczy on będzie zbierał, ja będę tylko patrzył oczywiście, bo ja mam rączki tutaj. Więc jedziemy z tym. Czy jest joystick? Jest joystick. Nowa gra, o tu mamy nawet wybór. Mroczny las. Jedziemy, tak jest. Jak widzicie, mamy tutaj, a nic za mną nie było. Ja bym takie podstępne coś zrobił. Jak widzicie, mamy tutaj o wiele lepszą grafę. O, już jest od razu trudniej na wstępie, bo już mamy śnieg. Jakieś dodatkowe prezenty. Jestem ciekaw, czy one dają tylko... O! Czy one dają tylko, wiecie, punkty za to, że się je zbierze, czy jednak coś jeszcze dają te prezenty? Ała, kurwa! Jep, jak go... Jak mu krew tryskała na... Tak dymowo, takim sprayem. Jep, nie chciał mi skoczyć podwójnie. Teraz skaczę jakoś tak dziwnie z opóźnieniem. Nie wiem, czy to... Dobra, już chyba jest okej, nie wiem. Po prostu Mikołaj, starość, nie radość. Okej. Mamy checkpointika. Tam coś było. Mogę wejść na drzewo? Nie mogę wejść na drzewo. Czyli muszę stąd skoczyć, tak? O, mogłem chyba. Tak? Mogłem? Czy mi się wydawało? Uwaga. No. Mikołaj! Nie mogłem. Da, pierwszy ten prezent. Wiem, że bardzo ładne opakowanie, ale nie oceniajcie po okładce. Wow, jakiś kurde nowy potwór. Okej. No, skacz, ej, kuźwa, on nie chce mi skakać. Strasznie chamskie. Dobra, jak tutaj zrobić? A, tam jeszcze było. Tu jeszcze jest prezent. Okej, jest, mam. Ale teraz nie piszę chyba, ile jest prezentów na tej planszy, co jest niezbyt dobre. Okej. Czekaj, jeżyk. Wow, te jumpy chore. No, jumpuj mi podwójnie, Mikołaj. Wow. Jump. I jump. I jump. I jump. Czekaj, winda. No i fuck, straciłem czas pozytywnie. Widzicie, jak to jest w życiu. Takie windy często się idzie spóźnić. Jerzyk. Kolejny. Flaga. I hop. Rozumiem, że i tak pójdę tędy, bo tak. Mikołaj, kurwa, spadochron zrób z worka. Wysyp prezenty i spadochron. No. A to co mi da? Wow. Taki bajer. Ej no. Mam już dwa zajebiste prezenty. Chuj wie, gdzie ja biegam. Nie, na górę skocz. No i spadł przez górę. Mikołaj, kuźwa, to nie jest takie trudne, nie udawaj. Ja wiem, że słodycze i te sprawy w święta, ale... Hello. Byś się tylko obżerał. Tylko byś się obżerał, co? A jumpować to już nie ma komu, co?
Wojna i Leon nie wezmą zrobione. Wow, nie zrobiłem wszystkiego za ciebie. Okej, okay, wyszło. Tutaj jump na to. Okej. Okay. Tutaj. Pięknie. Jep, ile tam jest prezentów. Pozytywnie, widzicie to? Widzicie te zabawki wszystkie? Widzicie to wszystko? Kurwa. No dawaj! To było chore teraz. Okej, okay, jest. Pięknie. Pięknie. Przepięknie. Okej. Okay. A tam coś było? Były jakieś jeżyki. Dobra, mniejsza z jeżykami. I teraz pytanie, czy tutaj coś było na górze? O, na przykład właśnie o to mi chodziło. Pięknie. Okej. Okay. Winda. Okej. Okay. Ej no, i co, nie wziął tego? Wow. Okej. Okay. No. Życie. Co, ja mam tylko 4 życia? To naprawdę lamię w tym. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Yupikajej! Jak to mówił zawsze Bruce Willis. Tyle, że jeszcze mówił z zajebistą końcówką. Dawaj! Ciśnij tam, a nie. Patrz, Mikołaj, co żeś nie wziął. I czy to wszystko? Jest 60! Ah! Czyli 2 prezenty gdzieś ominąłem. Niedobrze, pozytywni. Co? Ile punktów? Yes! Kurwa, dużo chyba. Tak mi się wydaje. Wow, tu są jeszcze jakieś ptaki. No to teraz to już mam pozamiatane. Ptaki mnie zawsze zabijają. O. Już mamy... O! Prawie skoczyłem na jeżyka. I prawie byłbym jego jabłuszkiem. If you know what I mean. Okej, okej, lecimy. Tutaj widzę coś chamskiego, jakaś kurde... No, Mikołaj, co ty robisz? Czyli tu trzeba się zajebiście śpieszyć, tak? Spoko, na razie ogarniam, tylko mógłby czasem szybciej spadać. Okej, teraz trzeba wrócić, bo tutaj... Tu jest schowany kolorowy prezent. Tęczowy. Tęczowa pozytywna moc. To jest pozytywności prezent. To jest pewnie prezent dla jakiegoś hejtera, żeby po odpakowaniu stał się nagle pozytywnym. Cześć Mikołaj, znaczy kurwa Mikołaj. Cześć bałwan, co tam? Jep, zabił mnie bałwan! No, to już wiecie czemu robiłem featuringa z bałwanem. I z Felixis. Wow, tutaj jest wszystko, kurwa mnie zabija. Jesus, Mikołaj, jakie ty masz ciężkie życie. Nikt cię nie lubi. A kiedy dajesz już te prezenty po 20 zgonach, to i tak połowa dzieci mówi, że chciało kurwa klocki Lego, a nie skarpetki. Oj, oj, Mikołaj, Mikołaj. Dobra. No to, jump. Chyba trochę za późno, ale okej. Okay. Da, tu już na razie nie jumpuję. Teraz jump. O, idealnie. Życie! Jest. Tutaj by wypadało spaść, tak? Jest. Są pozytywności, prezenty! Winda! Do mnie, moja desko! Tak jest! Teraz już wiecie, wiecie, jak Mikołaj potrafi tak szybko roznosić prezenty. Ma drewniane deski.
Nie jest to może jakiś super srebrny surfer, ale zawsze coś. Wow. I teraz. Pięknie. I tu jest jeszcze jakaś papuga, która mnie zabije. Nie zabiła mnie. To wspaniale. To ciśniemy, co to jest? Czy ta kładka się rusza? Tak, rusza się. I to rusza się nie w ten sposób, który bym chciał. No, rusz się teraz tu. Jest, złapał tym swoją zieloną rękawiczką. Ciśnienie pozytywności, prezenty trzeba zbierać. Tu jest znowu te bałwany. Ej, co ty? Banał. Too fucking easy. Okej, wow. I teraz. Pięknie. Okej. I za ten, i z powrotem. Kuźwa, on ma te jumpy naprawdę czarodziejskie. Wow. Aha, tam się jumpuje, tak? Okej. Okej, jumpnąłem. Dawać mi tu moją deskę. Ah, pięknie. I jump. Prezent. I jump na parę. I jest zajebiście. Czekaj, nie, tam jest prezent pozytywności jeszcze. Jest prezent pozytywności, fuck yeah. Tak się zbiera, kurwa, prezenty. You know what I'm talking about, 60! Fucking 60, wszystko. Dziękuję. Prezenty żółte, kuźwa, jednego nie wzięliśmy. I prezenty pozytywne tylko 4 na 10. Pozytywni macie 6 prezentów dla siebie do zebrania. Zajebiście, nie? Cieszycie się pewnie. Ale suma punktów jest zastraszająco dupna. Tak, pozytywni. I co, podoba wam się ta gra, czy się nie podoba? Jeśli się wam podoba, to zapraszam Santa Claus in Trouble Again oraz poprzednia część, która wydaje mi się chyba bardziej mi się podobała. Ale za to tutaj jest duży plus, że są prezenty pozytywności. Także w tym akcie pozytywności zostawiam was tu po tym odcinku z pozytywnością i bądźcie tak pozytywni jak jesteście, a nie będziecie nawet musieli dostawać takich zajebistych prezentów. Chociaż nie wiem, czy to jest jakaś dobra motywacja. W każdym razie dzięki za oglądanie, wesołych świąt i trzymajcie się.